Dzień dobry. Czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszy czwartkowy dzień 4 maja 2023 roku. Witając wszystkich słuchających i oglądających codziennik biblijny, pragnę uczynić to hasłami dzisiejszego dnia, szczególnego dnia, dnia strażaka. A hasła proponuje nasza broszurka z Biblią na co dzień. Są to słowa wyjęte z Psalmu 119, gdzie w 172 wierszu czytam: Niech język mój opiewa słowo Twoje, bo wszystkie przykazania Twoje są sprawiedliwe. Zaś apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w 1 rozdziale i 16 wierszu mówi: Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. A my, łaskawy, dobry Boże, prosimy, racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Dzisiejszy dzień jest szczególny dla całej strażackiej braci. Odbywają się różne uroczystości z okazji Dnia Strażaka i w czasie tych podniosłych uroczystości zostaną wręczone odznaczenia, wyróżnienia, dyplomy. Wielu otrzyma awanse na wyższy stopień służbowy. Odbędzie się także dziś uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski. I wszystkim wyróżnionym, wszystkim odznaczonym, awansowanym składam najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wytrwałości w służbie ku chwale Bożego imienia na rzecz drugiego człowieka. Ale wydaje się również, że hasła dzisiejszego dnia fantastycznie korelują z dzisiejszym naszym strażackim świętem. One w sposób szczególny zachęcają do służby. Tak, słowa haseł dzisiejszego dnia nie dotyczą tylko księży, teologów, katechetów, nie dotyczą tylko i wyłącznie diakonów, ale dotyczą każdego człowieka. Jesteśmy chrześcijanami i nas obowiązuje rozkaz, jak obowiązuje rozkaz strażaka. Obowiązuje nas Chrystusowy rozkaz. To Pan Jezus w czasie wniebowstąpienia powiedział: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. To jest służba, która wymaga nie lada odwagi, która wymaga nie lada poświęcenia, nie lada hartu ducha. Ale to jest służba, której nie wolno nam ignorować, obok której nie wolno nam przechodzić obojętnie. Ta odwaga w służbie pozwala nam nie wstydzić się Ewangelii. Czym jest Ewangelia? Ewangelia jest dobrą nowiną, jest wieścią o Jezusie Chrystusie. Nie wstydzić się Ewangelii Chrystusowej to nie tylko słuchać jej w niedzielę święto w świątyni, ale to czytać Słowo Boże. My mamy to Słowo Boże codziennie czytać i wprowadzać w czyn. My nie mamy być tylko i wyłącznie słuchaczami oszukującymi samych siebie. My mamy być wykonawcami Bożego Słowa, Bożej Prawdy, Bożej Ewangelii. To jest zwiastowanie Ewangelii. To jest niewstydzenie się dobrej nowiny. A czy ja swoim życiem, swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, swoją mową, swoją służbą zwiastuję Ewangelię? Jak to naprawdę jest na Twoich, moich drogach i ścieżkach życia? Dlaczego tak ważną jest Ewangelia w naszym życiu, w naszej strażackiej służbie? Mówi o tym apostoł Paweł. Ona jest mocą Bożą. Ona pozwala przezwyciężać wszelkiego rodzaju bariery, wszelkiego rodzaju trudności. Ona osusza łzy, ona wypełnia pokojem.
Ewangelia jest podstawą wiary i naszą wiarę też kształtuje, buduje i stawia na tym niezniszczalnym fundamencie, na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Nie ma, kochani, prawdziwej wiary bez Ewangelii. Zdajesz sobie z tego sprawę? Ewangelia Jezusa Chrystusa uwrażliwia nas na Boga, ale także i na drugiego człowieka. Ona zachęca nas do składania świadectwa o Jezusie. Tego świadectwa, tej Ewangelii jak nigdy dotąd potrzebuje świat. Potrzebuje ten, którego spotykasz na swoich drogach i ścieżkach życia. Tej Ewangelii potrzebuje ten, który błądzi po bezdrożach dnia codziennego. A kto ma pokazać bliźniemu Jezusa, jeśli nie ja, chrześcijanin? I chciejmy swoim życiem, swoim zachowaniem, postępowaniem, swoją służbą, swoimi relacjami międzyludzkimi oraz mową zwiastować wieść o Jezusie Chrystusie. Tylko wtedy inni zobaczą, że warto z Jezusem iść przez życie. Życzę wszystkim wam, życzę sobie, byśmy nie wstydzili się Jezusa Chrystusa, byśmy Go zawsze i wszędzie zwiastowali. Pozostańcie z Bogiem, z Bożym błogosławieństwem. Drodzy strażacy, ileż wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów do bazy. Niech Pan Bóg wszystkim nam błogosławi. Z Bogiem.